Ja jestem właśnie w małej indonezyjskiej wioseczce, gdzie kozy chodzą wolno zaraz obok domu, wszędzie biegają kurczaki, śpi się na posłaniach na podłodze, i zostałem poczęstowany takim oto kokosem. Trwa poranny obrządek. Otóż gospodarz wyprowadza swoje kozy, przywiązuje je tutaj do kołków, które są wsadzone w ziemię. Teraz wyjdzie trzecia koza. Tak jak w Polsce krowy mają łańcuchy, tak tutaj kozy są trzymane na takich sznureczkach. A koza jak to koza, żywi się przeważnie tym, co opadnie. Wystarczy wyjść jej kilka liści, jakiś gałązek i jakoś się wyżywi. No fal. And you? Howdy. How old are you? How old? You going to school, study? Właśnie teraz w Indonezji trwa pora sucha. To jest przeważnie od lipca do października, więc wszystkie drzewa przy nowym ogródku trzeba podlewać. Właśnie w tym miejscu jest drzewo papai. Tutaj jest palma kokosowa. Tak właśnie wygląda indonezyjska łazienka. Otóż bierze się wiaderko, nalewa się do niego trochę wody, a później po prostu odsłania się otwór u dołu i ta woda ciekła. No, wody mają tutaj pod dostatkiem. Nawet zauważyłem, że kiedy jakieś dziecko spłukiwało sobie ręce, no to nie zakręcało tego a la kranu, tylko odchodziła, a ta woda sobie dalej wyciekała. Jeśli natomiast chce się wziąć prysznic, to wchodzi się do takiej wanienki, która jest tam w środku i dalej manerką polewa się z góry na siebie wodę. I owoc kokosa wszędzie na całym świecie otwiera się w taki sam sposób, że po prostu bierze się duży nóż, częściej ostrą, dużą maczetę i przecina aż do tego momentu, kiedy z kokosa wytryśnie woda. To drink? Okej. Okay. Woda jest słodka, czuję się od razu takie nawilżenie, nawodnienie w ustach. A teraz spróbujmy, jak taki miąższ w ogóle smakuje. Zdecydowanie oczywiście bardziej soczysty niż płatki kokosowe, które możemy nabyć u nas w Polsce w sklepie. Prawda? To jest bardzo dobre. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na bosaka. Jak taki dom w indonezyjskiej wioseczce wygląda od środka. W tym miejscu znajduje się łóżko Stutartiego, człowieka, którego się zatrzymuje. Tutaj jest łóżko jego brata dziecięcego. Tutaj właśnie jest jego brat, który śpi na takim posłaniu zbudowanym z łodyg bambusa. Tutaj śpią właśnie te małe dzieci. Naprawdę nie wiem, jak to jest, że na takiej betonowej posadce mogą sobie posać po prostu jakąś ceratę, nakryć się czymkolwiek i wygodnie przespać. No to jest dla mnie ciągle niezrozumiałe, ale przynajmniej mają telewizor i kiedy tylko przychodzą już ze szkoły, to po prostu spędzają przed nim całe dnie. Teraz wchodzimy do pokoju. Mamy Sutardiego. Zajmuje się ona przygotowaniem posiłków dla całej rodziny, ponieważ są to jakieś rozłożone garnki, warzywa, owoce, przyprawy, sól i zaraz obok kuchnia, czyli królestwo. Mamy Sterdiego, gdzie w tym miejscu następuje konsumpcja śniadania. Z takiego paleniska jest to jakaś zupa, podwieszone regały z naczyniami, stoły, a tutaj taki prowizoryczny stół, bardziej ława, gdzie rozłożone są naczynia, gdzie parzy się herbatę, stoją kubki, wszystkie sztućce. Jest podwieszony regał, gdzie składowany jest ryż.
Oprócz tego jakieś miski, kosze wiklinowe, wieszaki. A tu właśnie w tym miejscu małe kurczaczki w skrzynce, które kiedy tylko wyrosły już na większe, są po prostu wypuszczone na zewnątrz, będą sobie biegały wolne. Thank you. Pani za mną sprząta swój dziedziniec. To zaraz obok można znaleźć gołębnik. It's my job. Yeah, job. Security. Security? Yes. I see. Paru. Paru? Paru datang. Otóż oni sobie jakoś tutaj radzą, na przykład jeśli nie mają przyrządów do ćwiczenia, to po prostu biorą kilka puszek, wypełniają je cementem i pakują. A teraz przykład bardzo ciekawego, kreatywnego wykorzystania środowiska. Otóż na takim pniu po ściętej palmie wydrążono w nim dziurę, wstawiono specjalne patyki, bambusowe łodygi i wykorzystano je jako wieszak na pranie. And this? What is this? Ah, yeah. Gave them. Ah, so here.